Witam serdecznie wszystkich na tradycyjnej konferencji pomiarczowej. Oczywiście jako pierwszy prosimy o zabranie głosu pana trenera Jagiellonii Białystok, pana Michała Probierza. No, widzieliśmy, że wczorajsze wyniki na pewno spowodują to, że ruch od pierwszej minuty na nas ruszył i to się potwierdziło, że było to bardzo trudne spotkanie, było bardzo dużo walki i to, że ruch u siebie wygrał tyle spotkań, to nie jest przypadek z tymi cudzami. Dlatego uczulaliśmy się, na pewno zagraliśmy trochę bardziej defensywnie, nie potrafiliśmy jednak wyprowadzić jakiejś dobrej składnej akcji, w szczególności w pierwszej połowie, mimo że jedną mieliśmy tam w Rosickim. Otworzyć wynik tego meczu nie udało się, a druga połowa była już na tyle otwarta, że jeden drugi zespół chciał wygrać ten mecz, bo to było widać, że do ostatniej minuty zespoły walczyły. Na pewno sytuacji, której nie wykorzystaliśmy, to Lewandowski, od tego momentu zacząłem się bardziej obawiać o losy tego meczu, bo bardzo często w piłce tak bywa, że właśnie niewykorzystywane sytuacje się mszczą i to w ostatnich minutach też, gdzie Grzesiek Sandomierski fantastycznie wybronił, pokazało, że tak to w piłce bywa. Dla nas najważniejsze jest to, że dalej robimy punkty, że spokojnie z tak trudnego terenu wywozimy ten punkt. Mimo że tam wszyscy mówią, że przewaga nasza maleje, to chciałbym, żeby na koniec sezonu taka przewaga była dalej. Wystarczy mi jeden punkt mieć więcej, czy jedną bramkę więcej i być tam u góry, to jest dla mnie kluczowe i widać po zawodnikach też, że ci, którzy na kadrach grali, to też woli odczuwają tego meczu, ale losy tego całego sezonu, my też tak ruch zaczęliśmy trochę wcześniej. No i spokojnie się przygotowujemy do piątkowego meczu ze Śląskiem Wrocław, gdzie chcemy dobrze zakończyć u nas w Białymstoku ten sezon i spokojnie przygotować się do następnego sezonu. Dziękuję panie trenerze. Proszę panie głosu teraz trener ruchu pana Wegera Marka. Trudno się nie zgodzić z tymi opiniami, że był to bardzo wyrównany mecz, zacięty mecz, gdzie powiedziałem w szatni chłopakom, że staram się to wpajać, że są mecze, po których można usiąść i powiedzieć, zrobiliśmy wiele, żeby ten mecz wygrać, niestety nie udało się i myślę, że to był taki mecz. Zawsze jakieś rezerwy są, natomiast udało się nam przeciwstawić i zneutralizować te atuty Jagiellonii. Myślę szczególnie o osobach Prosickiego, Frankowskiego, Kubisza, Marcin Burchard ostatnio był w bardzo dobrej formie. I także siła powiedzmy w ofensywy Jagiellonii jest bardzo duża. No my mieliśmy problem, żeby dograć powiedzmy z tych nastu dośrodkowań, szczególnie z prawej strony, żeby znaleźć wolnego zawodnika i dojść do czystej sytuacji. Ale Jagiellonia bardzo dobrze się ustawiła, była dobrze zorganizowana i ciężko było dochodzić do tych sytuacji. Tak jak mnie stanęło serce przy okazji Tomka Frankowskiego, tak Michał mówi, że jemu później. No i taki to był powiedzmy mocny akcent tego, myślę, dobrego spotkania. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jakieś pytania z sali? Leszek Błażyński, przegląd sportowy, mam do trenera Probierza pytanie. Ta zmiana była wymuszona, wejście Frankowskiego za Kijaskasa była wymuszona kontuzją, taktyką, czy... Nie, ona była ze względów taktycznych, akurat jeżeli chodzi o to, nie potrafiliśmy utrzymać się przy piłce, chcieliśmy trochę wcześniej ją jeszcze tak zrobić, zastanawialiśmy się, bo nie potrafiliśmy właśnie rozegrać tego. Wiedzieliśmy, że ruch jest bardzo groźny po odzyskaniu piłki i to się potwierdzało, ale najpierw chcieliśmy zabezpieczyć tą bramkę. Zależało nam bardzo na tym, żeby właśnie Kamil Grosicki czy Tomek Kupi, żeby wyszli z jakimś dobrym kontratakiem. No nie udało się, dlatego zmieniliśmy później trochę nasze ustawienie i sam sposób grania. Nie ma pan pretensji do Litwina, że schodząc nie podał panu ręki? No ja pan dobrze zauważył, że ja nikomu nigdy nie podaję. Aha. Tadeusz Musiał, Radio Katowice. Panowie, jakbyście tak mogli podsumować tą całą rundę jesienną, bo jeszcze jest jedna kolejka, ale no zupełnie odmiennie niż w poprzednim sezonie. Tutaj akurat był przypadek 10 innych punktów, więc tam nastroje też były inne, ale ruch no, w zupełnie innych nastrojach kończył rundę jesienną w zeszłym roku, a teraz jest na zupełnie innym pułapie. No wie pan, to jest temat na dłuższą dyskusję. Nie da się co sezon grać o najwyższe lokaty, tym bardziej, że wiemy, jakie nastąpiły zmiany w ruchu chorób i myślę, że nasza gra jest lepsza niż ilość zdobytych punktów i to mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, szczególnie brakuje nam punktów w przegranych meczach, czy w Bełchatowie, czy ostatnio ze Śląskiem, z Polonią Warszawa, gdzie prezentowaliśmy dobrą piłkę. I mamy przed sobą jeszcze jeden mecz i chcemy też zaakcentować to zwycięstwem. No i myślę, że zima to jest okres wytężonej pracy, żeby ten zespół był mocniejszy, a przede wszystkim skuteczniejszy, bo tych bramek za dużo nie strzelamy.
A dla nas, no co, no, sprawa jest prosta. Jakby ktoś powiedział, że po rundzie jesiennej będziemy na pierwszym miejscu, by nikt nie uwierzył. Powiedział, że problem jest stuknięty. No taka, tak to wygląda i dzisiaj nikt się martwi inni, żeby nas dogonić. Ja zdaję sobie sprawę z tego, a runda już jest zakończona. No, jest jeden mecz w rundy wiosennej, także akurat to jest tak samo dla nas bardzo istotne. I my mamy mecz u siebie, dwa zespoły, które nas gonią, czy trzy, czy cztery, jadą na wyjazdy i to jest tak samo problem, że oni muszą na wyjazdach wygrać, a my zrobimy wszystko, żeby u siebie wygrać. Zakończyć tą dobrą pasę i się przygotować do następnego sezonu. Dziękuję. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytanie? Właśnie Szymański, przepraszam, czy to było pierwsze spotkanie od czasu wyjazdu na Mundial Werpa, czy... A spotkanie, jeżeli chodzi o towarzyskie, to nie? Tak po czasie korzystają panowie z dyskusji. Czy pan wiedział, co się działo na tych spotkaniach? Na stadionie Ligną. Korzystają panowie z doświadczeń z tego wyjazdu? No, dla nas był to bardzo fajny wyjazd i to nie ma co ukrywać akurat. Na pewno można było zobaczyć, jakie indywidualności posiadają zespoły na Mistrzostwach Świata i tu byliśmy pod wielkim wrażeniem, jeżeli chodzi, ale jedno, co mnie na przykład bardzo rzuciło w oczy tutaj, jak rozmawialiśmy nawet, to, że przy każdym szkole było boisko, przy każdym szkole było boisko do koszykówki, czy do rugby, czy do piłki nożnej, no, także u nas jest to nie do pomyślenia, ale tak to wygląda i nie mają zimy. Zimy mają 18 stopni, no, to jest ta różnica. Czy korzystamy? No, ja coś próbowałem na treningu, ale patrząc, że nie wszystko wychodziło, wycofałem się z tego. Nie będę mówił, o co chodzi. Widzę, że Michał gdzieś tam jedną rzecz wykorzystał, ale też się wycofał w meczu. Bardzo tajemniczo. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytanie? W takim razie dziękuję panu trenerowi, dziękuję państwu i zapraszam na kolejne...